Nie rozumiem, czemu kurwa w szkołach nauczyciele mieli osobne sralnie. Przecież gdyby mieli wspólne z uczniami, nie byłoby wtedy napierdalania się, picia alkoholu czy palenia szlugów w kiblu. A tak, to kibel w szkole nigdy nie był sralnią, a jedynie palarnią z ewentualną możliwością oddania moczu w dowolnym miejscu. Ale o zesraniu się nie było mowy. Jak ktoś poszedł postawić klocka, to była to taka sensacja, że zwoływało się całą klasę. Kurwa normalnie showtime, bo ktoś poszedł złamać się do kibla i to kurwa do muszli. Jak cywilizowany człowiek, jeszcze te śmiechy typu... Ja pierdol! Stefan sra! Stefan sra! Jaki przypał! Kurwa, dobrze, że ty kurwa nie srasz, tylko napierdalasz cały dzień cichacze, że się nie da kurwa przejść koło ciebie, żeby z fondu sraki nie poczuć subtelnie wydzielającej się w małych porcjach z twojej odbytnicy w formie gazowej. A jak już mocno przyciśnie, to chuj! Zrywanie się z lekcji, bo naczelny hejter srania w szkole nigdy kurwa nie zatopił bota w szkolnym przybytku ustronności. Ewentualnie na długiej przerwie poza szkołę na fajka i udaje, że idzie się odpryskać, a na szybkiego sadza papieżaka gdzieś w krzakach, że jeszcze się niedokładnie podcierając, byle szybciej, żeby nikt nie ogarnął, że kasztani. A potem świdruje do końca lekcji paluchami w dupie, bo resztki stolca łaskoczą po jelicie. A na WF-ie pójdzie do szatni, że niby picie zostawił i tam w kiblu się na szybko zesra po cichu, póki nikt nie widzi, byle ulżyło. Gorzej jak ma zasadę i nawet w takiej sytuacji, żeby być fair przed samym sobą, nie rzuci brązem w porcelanę w szkole, to potem kurwa jak mu pompkę nauczyciel każe zrobić, to napierdala bąka o takim natężeniu decybeli, że przy nim lotnisko na Okęciu jest kurwa cichą i spokojną łączką, kurwa prawilniak pierdolony. A potem niech się dusi kurwa przez niego cała grupa ludzi. I chuj, potem nagle wszyscy zaczynają brać przykład z tego debila i nikt nie wypróżnia się w miejscu nauki, ale nie kurwa, nie ci debile, co rozkurwiają se kichy, trzymanie w niej kreta na siłę całą energią swych zwieraczy są pojebani. To ty jesteś popierdolony, bo srasz jak człowiek w miejscu do tego przeznaczonym. A oni kurwa zaraz przybiegną posłuchać i pokibicować. I to jest kolejny fenomen. Po chuj się tak zbiegają, że kurwa co? Sami nie topią marzanny w szkole, to kurwa muszą posłuchać jak robi to ktoś inny? Czy podoba im się ten aromat towarzyszący wodowaniu z pławika? Jeszcze ci geniusze, co kurwa stoją w kiblu na każdej przerwie, nie ci co palą. Tych da się jeszcze zrozumieć, jak kucają ze szlugami w cztery osoby nad jedną muszlą w jednej kabinie, bo po prostu się chowają jak Żyd przed gestapo, żeby nikt ich nie przyłapał, ale kurwa ci, co po prostu od tak sobie tam stoją i gadają, ale żaden z nich nawet nie sikał. Jeszcze najgorszy z tego zestawu pod ludzi, nazwijmy go kurwa koneser. Wyjmie taki kurwa kanapkę i zaczynają wpierdalać z błogą miną, jakby kurwa właśnie delektował się na pikniku pyszną sałatką, ogrzewany przez promienie słońca. Ale nie kurwa, jednak ten zapach niesiony wiatrem to kurwa nie jest morska bryza, ale to kurwa nieistotne, bo to w końcu nie jest popierdolone. Popierdolone jest to, że ktokolwiek może kurwa srać w toalecie, to ty jesteś kurwa zjebem, bo srasz. Skoro oni jedzą w kiblu i uważają to za normalne, to ciekawe co by zrobili, gdybyś ty zesrał się na stołówce. Pewnie zaraz by hejtowali, że kurwa co to ma być, jak tu kurwa być normalnym, skoro przez minimum 9 lat edukacji stykasz się z takim zezwierzęceniem, jakimś kurwa głupim kodeksem społecznym, który im jest głupszy, tym kurwa lepszy. Trochę się naprodukowałem i wylałem od chuja hejtu na wspomnienie o tym debilizmie, ale jak ktoś taki jak ja ma cokolwiek oceniać? W końcu jestem pojebem. Jestem pojebem, który srał w szkole.